Okej, między nogami. A teraz po rękach i klacie. Rozciągamy nogi i ręce. Teraz można kibicować. Nogi będą mi chodzić jak w zegarku. Od nóg zależy wynik meczu. Do boju! Auć! Ała, co się stało? O, już wiem, jak to było. Zrobiło jej się ciasno i trzepnęła mnie w głowę. Co za niesportowe zachowanie. I to ma być kibicowanie? Haha, nie masz żadnych szans z moim zespołem. Ha! Tak to właśnie było. Jak ona śmie, już ja jej pokażę. Co on robi z moim pomponem? To kara za zagrywki poniżej pasa. Że co? To ty wpadłeś na mnie swoim tłustym tyłkiem. Kłócicie się jak małżeństwo. Dosyć. Jest tylko jeden sposób na rozwiązanie tego sporu. Zarządzam wyzwanie. Dobrze. Już przegrałeś, Jake. Gotowi? Dobrze. Najpierw kola. Mamy patrzeć, jak pije swój napój? Chyba tak. Będziecie potrzebowali takiej ilości coli. Połóżcie butelkę na podłodze. Patrzcie. Macie kopnąć tak, żeby ją złapać. To wasze zadanie. Wow, ale super! Tak, tak, wiem. Teraz wasza kolej. Żaden problem, już się robi. Ach, znaczy bez problemu. Muszę tylko ją odkręcić. Uff, dobrze, że odkręcanie butelki nie jest wyzwaniem, co? Szybko wypiję i wygram tę rundę. Co to? Strasznie szybko piję. O nie, muszę go dogonić. Okej, idealna ilość. Teraz kopiemy. I hop! Złapałem! To było zbyt łatwe. Obczaj to! Ha! Dabnik zwycięstwa! Och! Wystarczy picia. Teraz ja. Tylko kopnę ją piętą. Podskakuj, ty zakorkowany plastiku! O nie! Leci prosto w moją twarz! O, musiało boleć, co, Madison? Zamknij się, nic mi nie jest. Przejdźmy do punktacji. Ale masz śliwę pod okiem. Jake wygrywa pierwszą rundę. A jak? Wygrałem! Słodziutkie zwycięstwo, tak! Runda numer dwa. Krótka demonstracja. Przyjmijcie tę pozycję i złączcie ręce za plecami. Potem wróćcie do pozycji stojącej. Wasza kolej. Wow, sporo tych kroków. Najpierw ręce z przodu, potem za plecami. Mam! Czekaj, co ona robi? Skup się na zadaniu! Dobra, to będzie łatwizna. Zobaczycie. Ręce z przodu i pozycja dolna, ręce z tyłu i stajemy z powrotem. Już mówiłam, że łatwizna. Pch, ja też tak potrafię. Dobra, schodzimy na dół. Ej, padłem na twarz. Czemu nie mogę wstać? Na razie, miłego liftingu twarzy. Madison bezspornie wygrywa tę rundę. Tutaj przyda się puszka coli i słomeczka. Kładziemy na podłodze, o tak. A teraz robimy szpagacik. Musicie napić się z puszki. Dobra, tutaj jest mniej kroków. Dam radę. Hej, Jake! Patrz, co mam! Moja piłka! Abort! Grzeczne psisko! Okej, pora zabłysnąć.
Takie kibicowanie to ja lubię. Do boju, Madison! Co tu się dzieje? Jej! A więc to tak. Ja też mam asa w rękawie. Dzięki temu na pewno wygram. Teraz jestem gotowy. Muszę zrobić szpagat. A teraz pijemy. Udało się. Obczajcie to. Sorki i Madison. Chyba kolejna epicka porażka. Bum! Pijemy kole na rękach. A teraz na jednej. Wyśmienicie, Jake. Co? Wiecie co? To nic takiego. Poradzę sobie. Schodzimy w dół. Chodź tu, ty durna słomko. Ktoś tu ma problem z rozciąganiem. Ups. Już tak blisko. Nie dam rady, dziewczyny. Nie sięgam. Kibicowałyśmy ci, Madison, i w ogóle. Wychodzimy stąd. Co to ma być? Zdrajczynie. Zostawiły mnie. Jake znowu wygrywa. Za mało się starałaś, Madison. To niesprawiedliwe. Jake wygrywa trzecią rundę. Dzięki mojej tajnej broni. Kim jestem? Jestem zwycięzcą. Runda czwarta. Wracamy do butelki. Będzie potrzebna sama zakrętka. Kładziemy na ramieniu. O tak. Teraz obracamy rękę. Jakim cudem ona nie spadła? Zaraz, chyba wiem. Kilka obliczeń i wygraną mam w kieszeni. Muszę jeszcze zmierzyć długość palców. Ale ja mam dwoje z matmy. Dobra, już wszystko wiem. Tutaj muszę położyć nakrętkę. Dobra, patrz na to, Madison. Ciach, obracamy. Oj, czekaj. Ale z ciebie głąb. I ty masz piątkę z matmy? Nie wierzę. Ale muszę jakoś wygrać tę rundę. Próbujemy. Może mi się poszczęści. Co? Jak ona to zrobiła? Udało mi się! Hurra! Szczenięca miłość. Co? Fuj! Zabieraj się ode mnie! Madison wygrywa! Tak! Wygrałam! Wygrałam! Ło! Mamy remis! Ostatnia runda. Kto zwycięży? Pochylamy się w ten sposób. Teraz ręce w górę i dwa obroty. Ponownie się schylamy i dotykamy palców u stóp. Jakim cudem dotknął butów za drugim razem? Rundę finałową, czas zacząć. Zrobię to z palcem w nosie. Patrz na to, Jake. Jak ona to robi? Heh, twoja kolej, złociutki. Ja też tak potrafię. Ale jak mam to zrobić? Trzymaj szczękę, bo za chwilę ci opadnie. Dobra, pochylamy się. Chwilkę. Teraz druga część. Dwa obroty i drugi skłon. Uff, dosięgnąłem kostek. Nieźle, co? To było żenujące. Z drogi patrz i płacz. Skąd ona ma tyle energii? Chyba straciła kontrolę. Tornadowa dyskwalifikacja. Zwycięzcą wyzwania jest Jake. Czekajcie, wróciłam. Za późno. Okrągłe 0 punktów. Co? Przegrałam? Tak, wygrałem to. Jestem niepokonany.
Piszcie w komentarzach, jak wy byście sobie poradzili. Wyślijcie ten filmik znajomym i subskrybujcie kanał One to Free Go School, jeśli macie ochotę na więcej.